Skuteczne strategie nauki języka angielskiego. Część trzecia. Effective strategies for Learning English Part 3. Nie zapomnij obejrzeć poprzednich filmów. Pomysł numer 6. Imprezuj. Wyjście na imprezę ze swoimi angielskimi przyjaciółmi pomoże ci poszerzyć sieć swoich kontaktów, jak i twoje słownictwo. Dodatkowa rada dla osób pełnoletnich: procenty pomagają w przełamaniu barier językowych. Pomysł numer 7: Pamiętnik. Ta metoda sprawdzi się doskonale, jeśli chcesz ćwiczyć swoją umiejętność pisania i sprawdzać, jakie postępy udaje ci się czynić. Po prostu prowadź pamiętnik, dziennik, w którym używając języka obcego zanotujesz wszystko to, co wydarzyło się tego dnia. Na początkowym etapie zapisuj to najprościej, jak to możliwe. Dzięki temu po miesiącu możesz cofnąć się i zobaczyć, jakie masz postępy. Pomysł ósmy: Reżyser. Stwórz w swojej głowie wyimaginowaną sytuację, w której ty jesteś bohaterem, lub po prostu odegraj scenkę ze swojego ulubionego filmu, tłumacz dialogi na język angielski. Pomysł dziewiąty, partner językowy to metoda bardzo popularna i powiesz pewnie, że to oczywiste. I nie musiałam tutaj tego zamieszczać. Ok, pytanie tylko, czy rzeczywiście udało ci się już znaleźć osobę, z którą będziesz mógł umawiać się na regularne ćwiczenia w praktyce? Jeśli jeszcze nie, to koniecznie to zrób. Często taką osobę znajdziesz na portalach społecznościowych. Pomysł dziesiąty, inkorporacja. Nauczyłeś się sukcesem nowego słowa, jednak nie potrafisz jeszcze gramatycznie zastosować go w zdaniu, a może ciągle go zapominasz? Wplataj to słówko w polskie zdania. Jak? Weźmy jako przykład słowo person osoba człowiek. Tamten person ciągle się na mnie patrzy. Każdy person jest wyjątkowy. Nie lubię innych personów. Dal ciąg Nastompi That's all for today. See you later Poland stay classy